Ten temat jest często pomijany na kursach niderlandzkiego. Przetłumacz te zdania na niderlandzki. Piję kawę, ona jest smaczna. Śpię w hotelu, on jest drogi. Zapewne przetłumaczysz te zdania jako: Ik drink koffie, ze is lekker. Ik slaap in hotel, hij is duur. Błąd. Ik drink koffie, hij is lekker. Ik slaap in hotel, het is duur. Skąd wzięły się te formy? Zasada jest prosta. W języku niderlandzkim występują dwa rodzajniki określone. Męsko-żeński de oraz nijaki het. Każdy rzeczownik, który w liczbie pojedynczej ma rodzajnik de, zamieni się na hej. Dlatego powiemy ik drink coffee, hej is lekker. Gdy rzeczownik w liczbie pojedynczej ma rodzajnik het, zostaje forma het. Ik slaap in hotel, het is duur. A jak to wygląda w liczbie mnogiej? Tutaj zawsze użyjemy zaimka z. Ik eet apples, ze zijn gezond. Uwaga na kalki z języka polskiego. Często słowo, które w języku polskim będzie miało zaimek ona, na przykład kawa, w języku niderlandzkim będzie miało zaimek nieokreślony albo męski. De koffie, hej is lekker. I tutaj ciekawostka. Jeżeli zapytasz Holendra albo Belga, co daje mleko, czyli krowa, Holender powie de koe geeft melk. Hej geeft melk. Nikt nie analizuje, że krowa z natury, z rodzaju żeńskiego, po prostu ma zakodowane de koe, czyli od razu zamieniają na zaimek hej. Sprawdźcie, przetłumacz te trzy zdania na niderlandzki. Tutaj masz właściwe odpowiedzi. Jak Ci poszło? Daj znać w komentarzu. A jeśli podobał Ci ten film, pozostaw kciuk w górę i zasubskrybuj nasz kanał.